Fiat Brawo 2. Przekładamy szyby z manualnych na elektryczne. Robimy tak zwanego swapa. Tutaj już elementy są, ale najpierw podłączę sobie na krótko tutaj kostkę. Zobaczymy, czy to wszystko zadziała, żeby nie narozbierać się drzwi. Okaże się, że coś trzeba przerabiać. A dzisiaj nie masz tyle czasu, więc odpinamy tą kostkę. Naciskamy. I to nam odchodzi. Trzeba sobie to jakoś pomóc. Nieraz innym śrubokrętem. O, jest. Dobra. I mamy kostkę na wierzchu. Tu już mam całą instalację od tamtych szyb, bo to było zakupione całość. I teraz musimy sobie porównać, jak to szło tam. A nie, dobra, tu widać po pinach, bo tu są na dole dwa i tu są na dole dwa, więc w ten sposób. O, jest. O, coś nie zatrybiło. A tu nawet mamy wycięcie i tutaj na to. O, jest zapięte. Teraz sobie podłączamy tutaj podnośnik. Prawy? Prawy. Mamy tutaj kostkę. Nie, to jednak nie ta kostka. To jest ta kostka. I zapinamy tutaj kostkę. Tak. Tak. Dobra. I kładziemy sobie to tutaj. W ten sposób, żeby to było do góry. I teraz włączamy zapłon i sprawdzamy, ale nie wiem, czy nie trzeba też w przednich drzwiach tego podpiąć, ale zobaczymy. Włącz. Dobra, zapłon włączony. I nie działa. Chyba trzeba jeszcze przód też podłączyć, żeby zasilanie poszło. Próbuję sobie zamienić najpierw sam ten przełącznik, bo kostka jest chyba taka sama. Bo cała instalacja do drzwi jest spinana z tego, co pamiętam tutaj, że trzeba zdjąć te plastiki. Ściągamy. I spróbujemy teraz, ale chyba raczej marne szanse, bo tu widzę, idzie tylko 4 kable. Dobra, ale spróbujemy. Tu idzie więcej kabli. No, nie działa w ten sposób, ale tu widzę, idzie dużo kabli, więc wystarczająco chyba, żeby tu tylko tą kostkę wpiąć i przełożyć instalację, ale trzeba jeszcze ten przód podpiąć. Dobra, musimy się dostać tutaj, więc musimy ściągnąć tą rączkę do maski i ten próg plastikowy. Bierzemy sobie śrubokręt, jakąś ściereczkę, żeby tu nie porysować plastiku. O. I ona musi tak odskoczyć. Jest mocowana na tej zasadzie. Tylko też trzeba to z wyczuciem, bo jak szarpniemy szybko, to możemy połamać. Trzeba tak odchylać i czuć ten kraniec, żeby tego nie wyrwać. No i teraz tu mamy śrubkę. Tutaj powinna być druga, ale to już nie ma, więc odkręcamy. I śrubki wykręcone. I teraz wyciągamy całą tą listwę, ten próg. Ona jest na zatrzaskach. Trzeba to z wyczuciem robić, albo jakimś narzędziem. Ale spróbuję to wyjąć. O. Tylko bardzo łatwo to uszkodzić. Trzeba to z wielkim wyczuciem zrobić.
O, jest drugi. Trzeci jest tu. Jest trzeci. Zaraz po demontażu pokażę, o co chodzi. Jest. No to jest tak jakby na takich podwójnych zatrzaskach chyba. Tutaj i tutaj na krańcach. Tak, no tak jakby tu, tu. Tu. Takie po zatrzaski. Dość mocno jest przymocowana ta listwa. Zazwyczaj to nie jest tak mocno w autach innych. O, jest, poszła cała. No i tu musimy nią wymanewrować, o, żeby wyszła. O, i tak jak widać, a, są 6 tak jakby klipsów. O, tu już jeden gdzieś, a został tu. Jest tu, 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 tu i tu. Odkładamy sobie to na bok. No i tutaj mamy kostki do drzwi. O, i widzę, jest wolna jedna, a tam są dwie tak jakby. O, i tu mam instalację z drzwi kierowcy, bo to cały zestaw trzeba kupić. O, i tu są dwie kostki. I tu jest jedna wolna, czyli jest wyprowadzona możliwość podłączenia tych szyb, bo ta kostka jest. I to jest pewnie, to jest do tylnych szyb. Ale we włoskich samochodach często tak jest, że kostki są i tak wypuszczone, pomimo że czegoś nie ma w wyposażeniu. I jest kostka i tylko podpinamy i działa. Tak miałem w jakiejś Lancii, że tempomatu nie było. I rozebrałem tu i kostka tam była, podpiąłem tempomat tą dźwignię. I normalnie tempomat potem zaczął działać. Od razu po podłączeniu, tylko trzeba było dokupić tą dolną obudowę, żeby miała to wycięcie tutaj. No dobra, nieważne. Odpinamy tą kostkę w ten sposób. O, jest. I podpinamy te dwie. I robimy test, czy będzie działać ta tylna szyba. Jest. Dobra, jest jedna, a to jest z tych oryginalnych, co teraz są. I tu mamy drugą. A to trzeba sobie tak dość daleko cofnąć, żeby tutaj weszło. O. W ten sposób na te ząbki. O, teraz już weszło, to nie chcę. O, tak. I teraz bierzemy ten przełącznik, wypinamy stąd, bo go podpiąłem tu na tą próbę. I jest jedna, jest druga i podłączamy teraz te dwie kostki, niebieska tutaj do ustawiania lusterek, a czarna tutaj. O, to jest zapięte. I teraz tak zostawiamy, włączamy zapłon i idziemy testować. Działa. A weź z tamtego panelu, z tego z drzwi, spróbuj tylną prawą. Działa. Dobra. Czyli jak ktoś sobie zakupi, to najpierw warto zrobić taki test, nie od razu próć boczki, bo może się okazać, że nie macie tych kabli, tej kostki tam pod deską, więc warto sobie najpierw zobaczyć. W sumie to rozebrać tutaj i zobaczyć, czy jest ta kostka. Jak jest ta kostka, no to chyba, jeśli dobrze rozumuję, to jeśli jest ta kostka, to możemy podłączać szyby normalnie, bo już dalej instalacja będzie w drzwiach tylnych. Dobra, to ja najpierw się biorę za te drzwi, ja je sobie przezbroję tą instalację, bo nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to skończyć, więc chcę tylko te drzwi na razie zrobić. Chyba że starczy czasu, no to zrobimy całość. Ściągamy boczek.
Tutaj mamy zaślepkę, tam jest śrubka. Mamy zaślepkę. Tu jest jedna śrubka na imbusa. Tutaj mamy śrubki kolejne pod tą gumą. O, tutaj mamy trzy śrubki. I tu od dołu mamy raz, dwa, dwie śrubki. I tu ściągamy to. I tutaj mamy kolejne dwie śrubki, które trzymają dalej boczek. I odkręcamy. Ta już poodkręcałem. Od dołu tak samo. Odkręcone. I tu jeszcze trzeba będzie wyjąć trójkąt. O. To na razie jego zostawię. Bo potem trzeba będzie się z tymi kostkami odnajdować i tak to będę wiedział, gdzie idą. I odkręcamy te dwie śrubki i boczek już będziemy mogli zdjąć. Dobra, no i wszystko rozkręcone. Trójkąt sobie na razie wisi i musimy odpiąć boczek z takich klipsów wokół. Pod głośnikiem nic nie ma, żadnych śrubek, ale da się tą osłonę zdjąć normalnie. Tu się łapie i on odchodzi. Lepiej sobie drzwi przyblokować nogą, albo żeby ktoś przytrzymał. Tu się musimy... O, tak. O. Jest śrubka, która mi wpadła. O, jest. Jeszcze tu jeden. O, dobra, jest. I teraz podnosimy boczek do góry. Odpylamy. Dobra. O, już ktoś tu był. I musimy tutaj wypiąć to. Tak. Tutaj to białe musimy też wypiąć. O, w ten sposób. I nam linka wychodzi. I tutaj jeszcze mamy podświetlenie klamki. Wyciągamy. O, wyszło całe akurat, ale to nic, już nieraz mi tak wyszło, wpychamy to z powrotem potem. I tapicerkę mamy zdjętą. I teraz będziemy musieli, tu akurat widzę już sprawa jest ułatwiona, bo ktoś był. I to już było odklejane, ale musimy całe to wyciszenie sobie odchylić. Przynajmniej tu i tu gdzieś, żeby się dostać do tych kabli. Tu już spod głośnika nie trzeba odchylić, to tylko wystarczy. Ja sobie to robię tapeciakiem i nacinam ten taki klej. Już nacięte. Teraz pamiętamy sobie, gdzie te kable szły. Wypinamy kostkę od głośnika. I powoli sobie przekładamy te wszystkie przewody. A, jeszcze tu. Jeszcze tu jest przyklejone. Tylko dobrze mieć bardzo ostry ten nóż. Tu jednak do końca trzeba, bo idzie przewód tutaj do trójkąta. No i myślę, że tyle wystarczy. Chociaż... Nie, tam jeszcze idzie kabel jakiś. Tam idzie w dół, więc trzeba jeszcze dalej. Kurczę, ale... No. Nie chciałbym tego głośnika rozwiercać. Bo potem trzeba kombinować inne śruby albo nity. Więc chciałbym to zrobić tak. No, pomęczę się tak, żeby tutaj głośnika nie wykręcać
i tu idzie instalacja, która wychodzi tu. I teraz wypinamy po kolei wszystkie kostki. Tutaj kostka od zamka. Tutaj naciskamy od góry, tylko że ono zawsze mocno siedzi. O, nie, akurat tutaj wyszło ładnie. Tutaj wszystkie te spinki trzeba powypinać. Tutaj od szyby zasilanie. Jest. No i lecimy tak z wszystkimi kostkami. Łącznie to wszystkie te klipsy. One są na tej zasadzie. Tutaj mamy jeszcze dwie kostki. To też już coś było chyba kombinowane. O, jest jedna. Druga jest na tej zasadzie. Tu jest zaplątana. Ale to też musi wyjść. I trójkąt mamy wyjęte. To się szybko bardzo przykleja ponownie. Dobra, no i wypinamy tutaj jeszcze klipsa. Tutaj mamy przyczepione taką szmatką. Jest. I mamy całą instalację wolną. I teraz wyciągamy tutaj. I ją całą musimy po troszeczku. Tutaj, o, może tutaj z tej strony prędzej rękę sobie wsadzę. A tu jest jeszcze jeden klips, którego wypinamy i przeplatamy całą instalację przez te drzwi, przez tą dziurę tutaj. I tu już odpięta. I tu sobie wsadzamy rękę, żeby sobie pomóc. I tutaj powoli. Przewlekamy. Potem jak dojdziemy do kostek, trzeba będzie kostki pojedynczo. Ale na razie idzie całość. No i mamy całą instalację z drzwi wyjętą. I teraz wyciągamy tutaj. W ten sposób. Tutaj mamy taki krążek. Nie wiem, czy on jest oryginalnie nacięty, czy już ktoś naciął. Który trzyma to z tej strony. No sam nie wiem, czy to oryginalne nacięcie, czy już ktoś tu był. I wyciągamy tą kostkę główną od drzwi. Tylko tu trzeba też tak ją dobrze wymanewrować. Jest. No i mamy instalację
starą, a tutaj mamy nową, którą wkładamy do samochodu. No i teraz wplatamy instalację tak jak wyciągaliśmy ją. W ten sposób te kostki muszą przejść do auta, a reszta do drzwi. No myślę, że nie będę nagrywał, bo to jest podobny proces. No i już tutaj przeplotłem instalację. To złożyłem, o. Tu już pozapinałem kostki. No tak jak rozpinałem, to tak zapinamy po kolei wszystko. Można sobie porobić zdjęcia, żeby pamiętać jak to wszystko szło. No tutaj jakiś był głośnik dorobiony w samochodzie, z którego to zostało pozyskane. I tu podpinamy wszystko. No i mamy wszystko podłączone. To są do panelu szyb. Tu jest wszystko podłączone. Tu patrzymy, żeby ten przewód się tak dobrze ułożył, żeby nam szyba potem w niego nie trafiała, bo potem szyba mogłaby się o niego zawadzać. No i mamy instalację poprowadzoną. Teraz przyklejamy to. Pamiętamy, żeby przez te dziury poprzekładać odpowiednie przewody. Już się ściemnia powoli, bo ktoś uciął tą kostkę od głośnika i musiałem sobie przylutować od tej starej instalacji, bo ktoś przerabiał sobie pewnie głośniki w swoim Bravo i uciął tą kostkę całkowicie. Więc przelutowałem z tamtego. Kable w miarę tam były ucięte, że mogłem połączyć ładnie, bo widziałem te kolory. I teraz zakładamy boczek. Pamiętamy, żeby sobie przełożyć kable od szyby tutaj, żeby gdzieś nie przycisnąć ich tak, bo potem trzeba znowu tapicerkę ściągać. Podłączamy tą lampkę do klamki i dobrze zapinamy tą linkę od drzwi, od klamki. Więc o, tutaj to mamy na tej zasadzie i tutaj wpychamy w ten rowek. No i powoli składam, tutaj od góry zakładamy, żeby weszło i potem muszą nam trafić te klipsy w miarę, o tu już widzę deczko jeszcze tutaj w dół. No i tapicerka już założona, te kołeczki wbijamy, żeby ładnie siadły. Śrubki już skręcam i drzwi złożone. Wisienka na torcie, jeszcze ta zaślepka. Dobra, jest. Drzwi całe poskładane. Już ciemno jest. Panel już jest na 4. I teraz zapinamy te dwie kostki tutaj. Tu musimy to niebieskie tak do końca wyciągnąć, aż troszkę kliknie. Wkładamy. Zapinamy z drugą to samo. I mamy podpięte. Więc został tylko ten próg i ta rączka. Powkładam to. Mamy próg i teraz go zapinamy. Musi tam trafić ładnie. Dobra, siadł pięknie. Zakręcamy śrubkę, zakładamy tą rączkę. Listwa założona. Zostało założyć rączkę. No już maska się otwarła, bo słyszałem. Więc te drzwi są gotowe. Z tej strony wszystko gotowe. Tylną prawą dawaj. Dobra. No jak widać działa, ale na dzisiaj tamte drzwi tylko tu tutaj odłączam, podłączam na razie z korbą, bo już ciemno jak widać. Ale już jedne drzwi są z głowy, więc za jakiś czas zrobimy te drzwi i tamte na jeden raz raczej. Zapłon. O, widzę, jest pierwszy mankament, świeci na biało, a cały samochód ma
podświetlenie na pomarańczowo. Trzeba będzie coś z tym zrobić. I minęło kilka dni i biorę się za montaż tych tylnych podnośników. Najpierw ściągnę sobie boczek. Więc tutaj jest śruba, tu się wyciąga tą gumę i od spodu dwie na gwiazdkowy śrubokręt. No i musimy zdjąć też korbę. No i tutaj, żeby zdjąć korbę, tu jest taka zawleczka. Nie wiem, czy na filmie to ujmę, na kamerze. O! To jest ona i trzeba ją po prostu wyciągnąć. No i to jest na tej zasadzie, że musimy to wyciągnąć. I tu jest taka tulejka, no ale tu teraz ta dziura zostanie. I tu są dwa imbusy, więc odkręcamy tu imbusa, tu dwa imbusy i te dwie na gwiazdkowe. No i wszystkie śruby odkręcone. I teraz tak samo jak przednie. One są na klipsach, trzeba je poodpinać. I boczek zszedł. Ten tylny już nie jest zakładany w ten sposób, że od góry tu musi wejść, tylko tu się jakoś wpina w tą listwę. Kabel. No i teraz odpinamy tutaj linkę, tak samo jak z przodu. O, tu ciężko siedzi, wezmę jakiegoś śrubokręta, żeby to podwadzić. O, tutaj mi się znowu ta żarówka wypięła sama. Stąd. I mamy tapicerkę zdjętą. I teraz tak, odsuwamy szybę. O. O, zapięło się. To od razu może pokażę. Trzeba to wyciągnąć w dół, tylko wiadomo, teraz nie ma tej tulejki, więc jest tu piękny dostęp. I teraz musimy tutaj, o, może tym bardziej, nacisnąć to i szybę do góry pociągnąć. I tu naciskamy i pociągnij. O, czekaj, czekaj. Teraz. O. I szyba odpięta. No i szybę blokuję sobie przy ssawką, żeby nie opadała. Tu też już ktoś był, bo nie ma w ogóle tych wygłuszeń. Więc najpierw może sobie wyjmę instalację. Trzeba sobie odkręcić to i odciąć tą piankę ładnie, jeśli występuje, i odchylić. Ja tu mam ułatwioną sprawę, bo już jest porozcinana. Więc wyjmę sobie całą instalację po kolei. Odpinamy kostkę. O, jest.
udało się odpiąć. Tutaj musimy nacisnąć. No i teraz zapamiętujemy, jak ta instalacja szła i po kolei wszystkie te klipsy sobie wyciągamy. Tutaj idzie ten kabel, więc ja tu chyba rozetnę, bo i tak to wygłuszenie już nie działa. Więc natnę tu po prostu. Tu głośnik. I tu rozpinamy. I wyciągamy. No i już rozpięte w sumie. Tutaj bez elektrycznych szyb to jest tylko głośnik i zamek. Więc prosta instalacja po wypinaniu już z tych klipsów. I to jest cała instalacja. Teraz odpinamy tutaj. Tutaj mamy od góry i od dołu. Jeden. Dwa. I teraz podnośnik. On jest tutaj na śrubkę. Tutaj. I tutaj na trzy. Więc wykręcamy te pięć śrubek. I nakrętki odkręcone. Nie śrubki, tylko nakrętki. I podnośnik mamy zwolniony. Nie wiem teraz, czy tędy, czy tędy. Nie, tu jest większa dziura, więc ten... Oj. No i teraz montujemy już silnik elektryczny. Tu już jest, widzę, na trzy śrubki. Teraz ma podpisane, że prawe, ale czy to jest prawe? No to jest raczej lewe. Nie, no to jest lewy chyba, a podpisany prawy. No zaraz muszę się zastanowić nad tym, bo coś mi tu nie pasuje. Dobra, już wszystko wiem. Ten idzie troszkę inaczej, bo ten był tutaj, miał tu główne sterowanie, a tu ta śrubka wychodzi mi, że tutaj do innego otworu idzie, bo w ten sposób on mi pasuje, tylko uchwyt i wszystko. Więc wkładamy. Trafić śrubką. Tutaj dolna, pasują obie. Tak. I teraz już przy elektrycznych skręcamy tutaj, nie tutaj. Dobra, to teraz go przykręcę na te trzy śrubki. Dobra, i podnośnik zakręcony. I teraz wkładamy instalację. No zaczniemy od tej strony, żeby jak to, żebym tu, czy to tą stroną, tą, czyli tak, i tam musimy w ten otwór trafić, żeby to się nam ładnie, o, jest, mamy to, już możemy sobie tu podpiąć. Rozprowadzamy instalację. Kurczę. Tylko teraz nie wiem, czy to idzie tu górą, czy tu spodem.
A tu znowu jest ten kabel, ktoś głośnik dorobił. Trzeba będzie poprzerabiać na kostkę zwykłą. Wsadzam rękę, zapinamy tam kostkę do zamka, zapięta tu, tutaj, no tutaj już urwane, bo tu powinno też być przypięte. Do czego to jest? W tym starym nie było. To jest do głośnika. To jest ta lampka. Kurczę, nie wiem do czego ta kostka. Musi zostać wolna, pewnie tam coś było innego w tych drzwiach. Tylko pod te kable dolutuje tą od głośnika. No i teraz właśnie mnie zastanawia, czy ten kabel tędy, czy tu. Ale tu jest ok. Nie obciera, trzyma się ładnie. Szyba jest tam dalej, więc nie będzie tu nic przeszkadzało. Jeszcze to odpalimy oczywiście bez zakładania tapicerki. Zobaczymy, jak to wszystko pracuje. Tutaj jeszcze muszę złapać jakoś trytytką. Dziurkę zrobię i złapę trytytką tutaj do blachy. No i tutaj ten stary otwór albo tutaj. Nie, tam nie starczy. Ten otwór tutaj. Śrubki do mocowania podnośnika. Tu dolutuje kostkę do głośnika. No i zostaje nam tylko guzik do szyby. Już? Działa. Spróbuj guzikiem tam przy drzwiach. Działa, dobra. Do góry. Jeszcze, jeszcze. Dobra, dobra, stop. Dobra, to działa z gajzapłon. Dobra, to teraz zamontujemy szybę. Odepnij tego, tą przyssawkę. Tutaj widzę, jeszcze było takie jakby jak taki filc. To założymy, jak tak było. No opuszczaj powoli, poczekaj. No opuszczaj. Czekaj, czekaj. Tutaj spróbujemy, żeby filc został na szybie. No i teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu pomogę palcem z drugiej strony. Odciągnę to. No i teraz opuszczaj. O, jest. Teraz włącz zapłon. No i mamy elektryczne szyby. Jeszcze złapę tutaj trytytką. To złapę. I montujemy boczek. Dobra, jeszcze sprawdzę, jak jest do końca. Dobra, tu nie przeszkadzają te kable. Kable tu nie przeszkadzają, bo ona tak daleko nie dochodzi. Włącz coś w radio. Głośnik też działa. Do wymiany ogólnie jest, no ale dzisiaj nie mam takiego, żeby włożyć. Więc trzeba będzie jeszcze raz ten boczek ściągnąć, ale sprawdzony głośnik działa. No i skręcamy to teraz. Ta kostka nie wiem od czego jest, ale gdzieś ją tu zaplątam. Jakby się okazało, że od czegoś jest lub coś byśmy doposażali, to żeby była. To zakładamy boczek. Dobra. I zapiąłem już linkę do klamki. Wypinamy tą zaślepkę. Wyciągamy sobie tędy przewód do guzika, do przycisku do opuszczania szyby. I zakładamy tapicerkę. I tutaj musimy trafić w odpowiednie takie. O, jest jeszcze. I teraz po kolei wszystkie klipsy. No i założona. Przycisk.
I mamy elektryczne szyby w Fiacie Bravo 2 z tyłu. Tu trzeba będzie jeszcze jakąś zaślepkę wymyślić. Skręcamy teraz wszystkie śrubki i mamy prawą elektryczną szybę z tyłu. No i poskręcane, tak jak mówiłem, zaślepkę trzeba będzie dorobić. Idę na drugą stronę zrobić, już nie będę filmował, chyba że coś ciekawego się trafi, to dogram. Zobaczymy potem jeszcze, jak wszystko chodzi i będzie koniec. Na drugiej stronie też ktoś był, bo już porozcinane, więc ja będę miał łatwiej, ale jak ktoś ma jeszcze to w oryginale, to trzeba sobie tapeciakiem tutaj wokół odciąć ładnie stąpianką, odchylić to gdzieś i potem ta pianka, jak się nawet to odetnie tapeciakiem, to i tak później to się tak troszkę przyklei, można jeszcze czymś podkleić. I teraz zrobimy test, czy działają. O, już się jedna odsunęła. Dawaj, ta się odsuwa, zasuń. No i swap szyb wykonany. O, odsuwa się. Tak myślę, coś tutaj może z tych tulejek wymyślę. O. Które tu były, to nie ta. O. Coś może tutaj doklei się. No ale to nie dzisiaj już. Na pewno trzeba te dziury zaślepić. No i tu jest minus, bo te są podświetlone na biało. Na drzwi pasażera i cała reszta jest na taki pomarańcz. I trzeba będzie dokupić albo te trzy przyciski, które były zmieniane, albo dokupić ten jeden biały. Tylko że to też nie będzie się tak zgrywać, bo przyciski będą podświetlone na biało, a cała reszta na pomarańczowo. Więc pewnie trzeba będzie coś wymyślić z tym. No ale już szyby działają. Odsuń. Rozebrałem ten stary panel, który był na dwa przyciski. I te żaróweczki tu są lutowane. Niestety nie mam umiejętności, żeby je lutować. Pewnie tą płytkę można by włożyć do tamtego panelu na 4, no ale wtedy tylko dwa guziki by były podświetlone na pomarańczowo. A to trzeba wszystkie 4 i te pojedyncze z tyłu, żeby też były, więc trzeba dokupić ten panel i te dwa klawisze do tylnych drzwi. Na dzisiaj swap zakończony. To już jest taka kosmetyka. Składamy ten przycisk, bo on się jeszcze może kiedyś przydać. Tak. I działa też odsuwanie z kluczyka. Tylne szyby też się odsuwają z kluczyka i zasuwają. Bez żadnego kodowania, bez niczego.